No cześć kochani, grzybiarze, miłośnicy lasu. Witam was po bardzo długiej przerwie, bo prawie chyba 10 miesięcy. W końcu nadchodzi ten czas. Ten czas wyczekiwany na grzybki. W tym roku wyjątkowo wcześniej, bo jeszcze tak wcześnie do lasu nie zaglądałem, ale słyszy się tu i ówdzie, że grzybki w tym roku pokazały się szybciej, ale nie wiem jak to w borach. Dlatego postanowiłem w tym roku wybrać się szybciej i zacząć patrolować moje miejscówki. Co będzie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Przez ten czas nic takiego naprawdę się nie zmieniło, poza tym, że się zestarzał człowiek, trochę zrzucił kilogramów. Ogólnie wiadomo, kryzys wszędzie. Mam nadzieję, że nie w lesie i że ten rok będzie obfity w grzybki. Zobaczymy, co dzisiaj, czy jakiegoś grzyba, jakiegokolwiek się znajdzie. Dużo padało ostatnio, bardzo ciepło jest, warunki sprzyjające, ale czy to wystarczyło, aby grzybnia się wytworzyła, nie wiadomo. Trudno przewidzieć, dlatego idziemy sprawdzić. Będziemy od teraz, dzisiaj jest 5 sierpnia, godzina popołudniowa, po prawie 14. Zaczyna powoli kropić. Idziemy sprawdzać przejście, spacerować. Najwyżej skończy się to spacerem. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy patrolować miejscówki. Dobra, do zobaczyska. Słuchajcie, kochani. Ja po prostu w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. Zobaczcie, co tu stoi. Nie wiem, minęło może 2 minuty, 3 minuty. Jezus, jaki on jest piękny. Boże, jaki prawus.
Boże, jakie cudo! Nie no, nie wierzę. O mój Boże! 5 sierpnia. Joko noga! O Jezus, ja już mogę wracać do domu z takim grzybem, no szok. Ale wielki. O mój Boże. Aż ciekawy jestem, co dalej będzie. To jest pierwszy punkt kontrolny. I tak nas przywitał las w tym roku. O mój Boże, ale piękny. No, ucałować. Cudeńko. Miałem jednak dobrą intuicję, żeby zajrzeć do lasu. Klimat sprzyja. Naprawdę, ale piękniuś. Dobra, idziemy, nie tracimy czasu. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Idziemy dalej. Jak na razie nic więcej. Strasznie parno w lesie. Ale miło i przyjemnie. No ten borowik to tak jakby chyba na przywitanie czekał. Rozglądam się na razie na obrzeżach. Do środka, do lasu nie ma co wchodzić. Najszybciej to chyba w trawach. Mam takie miejsce do sprawdzenia. Ale nie wiem, czy tam dzisiaj się uda. Na razie idę na inne moje miejscówki. Zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Ale bydle. Szok. Nie mogę jeszcze się, że tak powiem, dojść do siebie po tym borowiczku. Okazał się koźlaczek. Sprawdźmy go. Babka, ale niech sobie rośnie. Jestem w kolejnym punkcie kontrolnym. Zobaczcie, jaki piękny koźlaczek. Ale ładny. Szok. No piękny. 5 sierpnia. A tutaj obok, zobaczcie, jaki już leży, wielki, przerośnięty. Idę zaraz do miejsca, gdzie to miejsce obfituje w prawdziwki. Zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Ale ładnie. W tym miejscu zawsze pokazuje się dużo koźlaków, ale też są też borowiki.
Gdzieś tu coś mi minęło. A tutaj miałem sprawdzić. Aha. Aha. Drodzy Państwo, co my tu mamy? Ale prawdziwe jest! Ale ładny! Ale cudeńko! No nie wierzę. Ale ładny. Ale siedzi w jagodzinie, tam gdzie wilgotno, nie? Aha. No piękne. Ale cudo. No, drugi dzisiaj. Ale cudeńko. No nie wierzę. Jeszcze nie poszedłem na to miejsce swoje. Tu jest taka ścieżka. No, w jednym miejscu dwa grzyby ładne. Ten koźlaczek. I ten borowiczek. Ale szok. No i co? Już wiadomo, co będę robił w sierpniu. Dobrze, że odwołałem urlop zagraniczny. Wolę grzyby. Iż tam jakaś Turcja. Oto to miejsce. Łodnik bukowy. No ciekawy jest. Czy coś tutaj już zaczęło rosnąć? No jest, nie wierzę. Ale ładny, młodziutki. Zobaczcie. Ale piękne. Ale piękniusi. No pięknie. No powiem wam, że wszedłem i tak od razu uznałem, że to chyba raczej nic nie będzie jeszcze. A to proszę bardzo. No piękny szok. Szukamy dalej. Nie wierzę. Jest kolejny. O Boże. Patrzcie tu. Co tu się pan? Tego zauważyłem. Ale ładne. A zobaczcie tutaj. Jezus, ale piękniusi. Szok. No pięknie, to już trzy. I teraz tego. No cudo. Jest. Jest kolejny. Oj, ale. O, patrzcie. Tu jest malutki. Ale tego zostawiamy. Ale tu jest. Już taki do wzięcia. Ale ładny. Dobra, tego tutaj zostawiam. Niech rośnie. Tu już mamy trzy. To jest niewiele pochowane. Trzeba delikatnie wymacać. Zdeptać. Może taki. Tu coś jeszcze, gdzieś mi coś mignęło. Ja dziękuję. Szok, to jednak one w sierpniu mają pierwszy, jest pierwszy ich wysyp. Ja dobrze kiedyś zauważyłem, że one były tutaj już wcześniej zbierane. Ktoś tutaj był. Ale ładny mały. Trochę nawiedzone. One pod tymi liśćmi dopiero się wyjdą, pokażą się.
No pięknie. Nie chcę wierzyć mi się, że to w sierpniu i to na początku sierpnia takie borowiki. To jest raz, dwa, trzy, cztery, w sumie pięć. O kurde. O Boże. Nie no, nie wierzę. Ale piękniusi. O Jezus. Moja miejscóweczka, Boże. Szok. Ale ładny. O Jezu, tu jeszcze jest jeden, ale jak? Zobaczcie, wygląda jakby to liście jakieś. O ja. No proszę. Ale cudo. Zajrzyjmy się. Ale piękne. No. Są mi kureczki, nie za wiele, ale ładne. Jest koźlaczek, ale muszę krótko nagrywać, bo nie spodziewałem się, że będę nagrywał tyle, a bateria już na czerpaniu, także będę streszczał się. Dobra. No i tak jak mówiłem, na otwartej przestrzeni, zobaczcie, ale piękny. Jaki ładny. Ale cudemko. Piękniejszy. Na samym skraju. Ale pięknie. Nie no, ja jestem cały czas w szoku. Dobra, skracam to nagrywanie, bo bateria padnie. No i tuż kawałek obok, tam znalazłem borowika. A tu zobaczcie, jaki piękny koźlaczek. I tuż obok jeszcze jeden. Szok. Normalnie. Tu widzę z daleka koźlaka, kolejnego ładnego. O, dwa, a tego zostawmy, ten jest ładny. Ten ładny. Ale borowiczek schowany, podniosłem liście, ale grubas. Na samym skraju. Ale piękne. Ale już coś tam gdzieś z daleka upatrzyłem, by zobaczyć. Szok.
Nie tu, nie tu, nie tu. A, tu są, dobra, widzę, co to jest. Koźlaczki. O, to jest takie, to ja mam przerośnięte, tak, to zostawię. Nie lubię takich miękkich. Tam coś widzę. Ładnego koźlaczka widzę, młodego. Tutaj, ale gruby. Piękny. Idealny taki ocet. No, koszyk się robi pełny. W ogóle nie chciałem brać koszyka. Mówię, no po co będę brał koszyk? Wezmę sobie jakąś reklamówkę. Oczywiście nie plastikową, tylko bawełnianą. Tutaj coś jest, a tam się nie nadaje. Dopatrzony z drogi. Idziemy zobaczyć. Koźlak. Ładny koźlak. Piękny. No. Cudeńko. A teraz zobaczcie. Kawałek dalej. Ten koźlaczek. A tutaj. Proszę bardzo. Ale piękny. Ale się tu schowałeś. Prześliczny, młodziutki. Koźlaczek. Ale piękno, no one tutaj często występują. Uwielbiam je. Ale piękne. A i teraz wam coś powiem. W tym miejscu, 2 lata temu, znalazłem piękne borowiki, dosłownie w tym samym miejscu. W zeszłym roku nie było tutaj nic. I zobaczcie. Po 2 latach. Ale ładne. Dwa lata. Tu coś było kopnięte. Nie wiem co. Teraz tak, ten był tu. Tu może patrzę taki. O, tak było nasypane, nie? Sprawdzam. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Oto on. Własnej osobie. Piękne. Dosłownie 5 metrów dalej. Piękne. Ale ładnie się tu schowałeś. No, powiem ci, że. Ledwo cię tutaj zauważyłem. No jest jeszcze tutaj. Nie zauważyłem go wcześniej. Ładny koźlaczek. No. Czas nieubłaganie leci. Przyjechałem tylko na rekonesans. W ogóle nie byłem nastawiony na cokolwiek. Połowa jest niesprawdzona. Trzeba będzie mimo wszystko zakończyć na dzisiaj. No i pewnie będzie trzeba przyjechać na dniach. Zobaczymy, jak to będzie czasowo. No i proszę, kolejna miejscówka. Punkt kontrolny numer któryś. Piękny koźlak i obok
co? Piękny prawdziwek. Ale numer. Tu ktoś był. Ale... tego nie widział. Albo nie było. Kolejny szlaczek. Punkt kontrolny kolejny. Trochę w gąszczach. No i warto było. Zobaczcie, jaki to piękny stół. Ale ładny. No, złożyłem się dzisiaj. Czy złaziłem? Bardziej spociłem. Strasznie parno. Nie dam rady dzisiaj wszystkiego obejść. Trzeba wracać teraz. Bateria mi się rozładowuje, także szybciutko w biegu. Tu koźlaki, tu prawdziwki były jeszcze. O Boże, jeszcze tak nie zbieram, ale już na koniec, później podsumowanie nagram w domu. Zobaczcie, jakie cuda na koniec. Piękny jeden, ale ładny. Piękny. I gdzieś tu widziałem jeszcze. I tu pod drzewem, proszę. Ale ładny. Szok. Zobaczcie. Cały koszyk. Dobra, kończę. Uciekam do domu. Niebawem powrócę. Podsumowanie nagram już w domu. Na razie, trzymajcie się. No i w drodze. Jeszcze na oparach baterii. Zobaczcie. Skraj lasu. Przy ogrodzeniu. Ale grubas. Piękniusi. Dobra. Dotarłem do domu, bateria się rozładowała, więc musiałem kończyć nagrywanie. No i dla podsumowania pokażę Wam, jak zakończył się dzisiejszy zbiór. Trwał 2,5 godziny dokładnie i powiem Wam, że jestem w mega szoku, no, naprawdę. Zapraszam Was w Bory Tucholskie. Warto zacząć grzybobranie w sierpniu. Podejrzewam, że to jest ten pierwszy wysyp. Na początku września będzie drugi. Sprawdziły się moje przeczucia co do tego pierwszego wysypu, bo zawsze miałem podejrzenia, że w tym sierpniu gdzieś tam te grzyby się pojawiają. No i to był dzisiaj sprawdzian. Mega, naprawdę mega zbiór. Powiem Wam, że nawet w sezonie czasami się tak nie trafiało. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda dzisiaj. Oczywiście ten to jest Mistrzostwo Świata. Przepiękne borowiki, kurki, tu się łamą. Koźlaczki. Niektórych nie brałem, bo już były takie przerośnięte. Borowiki praktycznie w każdym z moich miejsc. Co prawda dzisiaj tylko sprawdziłem połowę moich punktów kontrolnych. Ale na pewno udam się w przeciągu, nie wiem, myślę, że za 2 dni pojadę. Sprawdzić kolejne miejsca. Przejdę te, co dzisiaj byłem. Bo widziałem, że maleństwa się też pokazują, także jest co robić. Fajnie, że sezon, można powiedzieć, dla mnie się wydłuża. A jest on zazwyczaj krótki, więc fajnie. Dobra, do zobaczenia do następnego filmu. Dziękuję. Hej.